Panowie, ja wiem, że to będzie bardzo trudne, szczególnie dla wielu z was, którzy mają wyrobione zdanie na temat kobiet. Chcę was poinformować, a szczególnie tych, którzy mają wyrobione zdanie na temat kobiet i do tej pory obracali się wśród zupełnie pospolitej części społeczeństwa, to możliwe, że takim będzie trudno uwierzyć, że księżniczki lub chociażby kandydatki na księżniczki istnieją. Ale informuję was, że kobieta to człowiek, a człowiek potrzebuje czegoś innego niż to, czego chce. Gdyż kobieta chce, podobnie jak ty, drogi facecie, czego ty chcesz? Ty chcesz po prostu przede wszystkim zaspokojenia swoich potrzeb. Masz swoje potrzeby i chcesz je natychmiast zaspokoić. Czyli jak jesteś głodny, chcesz natychmiast dostać coś do żarcia. Najlepiej pizzę, bo to jest bardzo prosto przyswajalne i strawialne. I informuję cię, że zżarcie pizzy tak zapełni twoje trzewia, twoje flaki, ale nie dostarczy twojemu organizmowi witamin i środków odżywczych. I podobnie jest, że jeżeli masz inne potrzeby, to nie zaspokoisz ich, tych potrzeb, przy użyciu bardzo krótkotrwałych środków. To znaczy, jeżeli marzysz o tym, żeby spotkać w swoim życiu kobietę, z którą urodzisz krzyczące dziecko, która będzie ci wierna i będzie chciała z tobą to dziecko produkować i wychowywać, to nie jest najlepszym rozwiązaniem, proponowanie tej kobiecie krótkotrwałego zapewnienia jej potrzeb, lub w drugą stronę, nie jest dla ciebie dobre, żebyś ty starał się swoje chęci natychmiast zaspokoić. To znaczy, chcę ci poinformować, drogi wierny oglądaczu moich filmów, że kobieta też człowiek i ma też wyższe potrzeby. Tylko te wyższe potrzeby u kobiety należy rozbudzić. W jaki sposób? W banalnie prosty, pokazując, że ty jesteś księciem z bajki, że ty potrafisz tej kobiecie zapewnić nie tylko wikt, opierunek i pieluchy, które ma przewijać potomka, ale przede wszystkim, że jesteś w stanie zapewnić jej wyższe duchowe uniesienia, wyższe niż wysokoprocentowe piwo i pizza z czterema rodzajami sera. I dlatego informuję cię, istnieje coś takiego, co się nazywa uczucie, a to uczucie opiera się na czymś takim, ono jest oparte, to się nazywa fantazja. I jak chcesz kobiety w sobie rozkochać, wierny oglądaczu, to należy w tej kobiecie obudzić nutkę fantazji. Nie wiem, na ile to do ciebie dotarło, ale informuję cię, że nawet wieloryb ma fantazję.